Każdemu z uczniów w klasie zadano pytanie, ile masz lat? I tutaj mamy wypisane wszystkie odpowiedzi. Chciałbym w tym wideo, żebyśmy przeanalizowali różne sposoby przedstawienia tych danych. A potem zobaczymy, czy potrafimy odpowiedzieć na różne pytania dotyczące tych danych. Pierwszy sposób przedstawienia takiego zbioru danych to tabela częstości. To, co teraz zrobimy, to dla każdej możliwej liczby lat, którą tutaj zapisaliśmy, sprawdzimy, ilu jest w klasie uczniów w tym wieku. Ilu podało dokładnie taką odpowiedź. Pierwsza kolumna w tabeli to będzie wiek ucznia. W drugiej kolumnie będziemy zapisywać liczbę uczniów, którzy mają tyle właśnie lat. Możemy też powiedzieć, że będziemy zapisywać częstość, albo inaczej liczebność występowania danego wieku wśród uczniów. Kiedy pytamy, jak często coś robimy, to mamy na myśli, jak często się to zdarza, ile razy się to zdarza, jak często daną rzecz wykonujemy. Czyli tutaj mamy częstość wystąpienia danego wieku, danej liczby lat. No to po kolei. Jaki jest w tym zbiorze danych najniższy wiek ucznia? Najmniejsza liczba to 5. Zaczynamy lewą kolumnę od wieku 5 lat. I pytanie, ilu jest uczniów w tej klasie, którzy mają 5 lat? Inaczej mówiąc, jak często występuje wiek 5 lat? Mamy jedną piątkę, drugą, sprawdzamy do końca i to wszystko. Mamy tylko dwie piątki. Czyli tu wpisujemy 2. Są w tym zbiorze dwie piątki. Następną liczbą jest 6. Ile jest szóstek w naszym zbiorze danych? Jest tylko jedna szóstka tutaj. Mamy w tej klasie tylko jednego sześciolatka. No to teraz siedmiolatki. Policzmy, ilu ich jest. 1, 2, 3 i 4. Jest 4 sześciolatków. Teraz ośmiolatki. Ośmiolatków mamy... Nie mamy żadnego ośmiolatka. 0 uczniów, którzy mają 8 lat. Dalej mamy uczniów 9-letnich. 1, drugi, trzeci, czwarty. Mamy czwórkę uczniów 9-letnich. 10-latki. Tu mamy jednego. Dalej 11 lat nie ma żadnego. I na koniec w wieku 12 lat mamy jeden i drugi. Mamy dwójkę 12-latków. I właśnie skonstruowaliśmy tabelę częstości. Wygląda ona właśnie tak, że dla każdego wieku ucznia mamy liczbę uczniów w tym właśnie wieku. Taka tabela przedstawia dokładnie tę samą informację, którą mamy tutaj u góry, w tym spisie liczb. Moglibyśmy wziąć dane z tej tabeli i skonstruować to, co mamy tutaj. Wystarczyłoby zapisać dwie piątki, jedną szóstkę, cztery siódemki, nie zapisalibyśmy żadnych ósemek, dalej zapisalibyśmy cztery dziewiątki, jedną dziesiątkę, znowu nie zapisalibyśmy żadnych jedenastek i zapisalibyśmy dwie dwunastki. Mielibyśmy taką listę liczb jak tutaj u góry. Możemy też dane z tabeli częstości przedstawić w formie graficznej, w formie wykresu. Taki wykres można nazwać wykresem kropkowym. Są też inne wykresy, na których zaznaczamy dane przy pomocy kropek, albo inaczej mówiąc punktów. Jeden z takich wykresów nazywany jest często wykresem punktowym. Dla odróżnienia wykres, który tutaj narysujemy, nazwiemy wykresem kropkowym. I wygląda on tak. Bierzemy dokładnie te same informacje, które mamy tutaj w tej tabeli i przedstawiamy je w formie graficznej. Na poziomej osi będziemy mieli grupy wiekowe 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 lat. I każdego ucznia zaznaczymy jedną kropką. Jest w tabeli dwóch pięciolatków, więc nad liczbą 5 narysujemy dwie kropki. Mamy jednego sześciolatka, czyli nad szóstką będzie jedna kropka. Siedmiolatków jest 4, jedna, druga, trzecia, czwarta kropka. Nie mamy żadnego ośmiolatka, więc nie będzie żadnej kropki. Czwórka dziewięciolatków, 1, 2, 3, 4. Jeden dziesięciolatek, jedna kropka tutaj, dla tego dziesięciolatka. Nie ma żadnego ucznia w wieku 11 lat, więc nie będzie żadnej kropki nad jedenastką. I dwoje dwunastolatków. Jeden dwunastolatek, drugi dwunastolatek. No i gotowe. Tu mamy tabelę częstości, a tu mamy wykres częstości, nazywany też wykresem kropkowym. A tutaj mamy listę liczb. Wszystko to są te same dane, pokazane tylko inaczej, w inny sposób. Jeżeli już mamy nasze dane uporządkowane w którykolwiek z tych sposobów, możemy zacząć zastanawiać się, co nam te dane mówią. Możemy na przykład zapytać, jaki jest najczęstszy, czyli najczęściej występujący wiek ucznia. W jakim wieku uczniów jest najwięcej? Jeżeli spojrzymy na reprezentację graficzną naszych danych, na wykres kropkowy, Często najprościej jest spojrzeć na wykres, bo po prostu widać odpowiedź. Najczęstszy to ten najwyższy, czyli te dwa najwyższe słupki, czyli 7 i 9. To najczęściej występujący wiek ucznia. Mamy dwa wyniki na pierwszym miejscu. Widać to też w tabeli. 7 lat i 9 lat występują najczęściej. Gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na takie pytanie na podstawie tej listy, to musimy policzyć, ile razy która liczba występuje. Wtedy znowu otrzymalibyśmy coś takiego, jak mamy w tej tabeli. I też doszlibyśmy do tego samego wniosku, że najwięcej, bo 4 jest 7 i 9. Czyli jeżeli pytamy o to, który wiek ucznia występuje najczęściej, to przy pomocy wykresu widzimy od razu, to te najwyższe słupki. Możemy zadawać też inne pytania. Możemy zapytać, jaki jest rozstęp naszych danych. Rozstęp to to samo co zakres. Jaki jest zakres wieku uczniów? I na to pytanie też najprościej odpowiedzieć przy pomocy wykresu. Najwyraźniej widać odpowiedź. Rozstęp to po prostu największy wiek odjąć najmniejszy wiek. Wiek najstarszego ucznia minus wiek najmłodszego ucznia. Maksimum minus minimum wśród wszystkich naszych danych. Ile lat ma najstarszy uczeń? Widać na wykresie, że najbardziej w prawo na osi mamy 12. Najstarszy uczeń ma 12 lat. A najmłodszy uczeń ma 5 lat, czyli rozstęp wynosi 7. Różnica pomiędzy maksimum i minimum wynosi 7. Możemy też rozstęp policzyć na podstawie tabeli częstości. Maksymalny wiek to 12, minimalny wiek to 5. I obliczamy różnicę pomiędzy 12 i 5, różnica wynosi 7. Na podstawie tej listy też można to zrobić. Musimy poszukać najmniejszej liczby. 5 jest nisko, może coś jest niżej, jakaś 4. Nie ma nic niżej niż 5. 5 jest najmniejszą liczbą wśród naszych danych. Jaka jest największa liczba w naszym zbiorze danych? 7. 9 jest większa. 10. 12. 12 to maksymalny wiek ucznia w tej klasie. Nie ma żadnej 13 ani nic powyżej. I znowu 12 odjąć 5 równa się 7. Rozstęp wynosi 7. Możemy zapytać na przykład, ilu jest uczniów starszych niż 9 lat. I znowu patrzymy na wykres kropkowy. Tu mamy 9. Nas interesują uczniowie, którzy są starsi. 1., 2. i 3. Odpowiedź możemy znaleźć też w tabeli. Ilu jest uczniów starszych niż 9 lat? Jest 1 osoba w wieku 10 lat i 2 osoby w wieku 12 lat. Razem 3 osoby. Jeżeli wśród tych liczb chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie, ilu jest uczniów w wieku powyżej 9 lat, to musimy przejrzeć dokładnie całą listę. Nie ma, nie ma, nie ma. Tu jest 1 powyżej 9, 2. i 3. I to tyle na temat kolejnych dwóch sposobów porządkowania i przedstawiania danych. Tabela częstości i wykres częstości zwany czasem wykresem kropkowym.